Grabex i Tygodnik Kultura zapraszają na Grabex Kultura Festiwal na 10. urodziny Tygodnika Kultura. Już za kilka godzin w autuszu przed złożem PR w Londynie rozpocznie się Grabex Kultura Festival 2014, a za kilka minut w studiu Polskiego Radia London gościć będziemy zespół Piersi, jedną z gwiazd tego koncertu. Już się nie możemy doczekać. Jana Bajm, koleżanka na wszystkie. Piersi! Uważaliśmy, że to jest numer najbardziej zabawowy, najbardziej taki imprezowy. Schodzę, mówię: Asan, masz rację, lepszy jak Juana. Przez te 10 lat jako Tygodnik Kultury robi się wiele festiwali, wiele koncertów. Myślę, że mieliśmy około 60 gwiazd w tym czasie, także no, robimy chyba dobrą robotę, a to tylko mogą Państwo ocenić. Platynową płytę, Adamie, na twoje ręce. Samych platynowych płyt, samych przebojów takich jak Bałkanica. I grupa Piersi. Takie coś tylko w Ołtu. Takie coś tylko w Londynie. Takie coś tylko na 10. urodziny Tygodnika Kultura. Firma Grabex życzy wszystkim jak najfajniejszej zabawy. Delikatesy Mleczko życzą wam pięknej zabawy. Manigram życzy wszystkim bardzo udanej zabawy. To co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest. My Słowianie wiemy jak nasze na nas działa. Lubimy jak poruszasz tym, co ma mapę na kawa. Ja kiedyś słuchałam soulu, słuchałam muzyki gospel R&B, no i właśnie ten oto pan zaraził mnie również zamiłowaniem, czy miłością do folku. To jest ta gorąca kawa. Dzisiaj chodzi nie jeden pan, nie daruję ci tej nocy. Tutaj w Londynie zawsze nam się fantastycznie gra. Jest bardzo gorąca publiczność. Myślę, że może dlatego, że jednak jest to Londyn, że jednak jest to miasto muzyki. Bardzo sympatyczny koncert. Bardzo mi się podobał. My w ogóle jesteśmy zachwycone. Beata tak dała czadu, że naprawdę nie żałujemy. Odnoszę wrażenie, że takiego koncertu jeszcze tutaj nie było.